Cześć. Dzisiaj na tapecie Samuel Richardson, Pamela. Wcześniejsza książka Richardsona, znacznie mniejsza, krótsza, tylko 2 tomy. Mimo wszystko spora. I dosłuchałem na razie do chyba 8 rozdziału. No i wyraźnie czuję się różnicę, że to tak jakby przedbiegi są dla niego. I Clarissa jest znacznie bardziej dojrzałym utworem. Smutniejszym. Ale artystycznie po prostu lepiej skonstruowanym i lepiej napisanym. I w jednym i w drugim przypadku jest sytuacja dosyć przykra, bo panicz stara się uwieść młodą dziewczynę. To pierwszy tom 22 godziny. Drugi tom 23 godziny, czyli 45 godzin. To no tak jak prawie jak połowa tej Clarissy. No nic, zobaczymy. Nie żałuję, że się zabrałem za Richardsona w ogóle. Chociaż w XXI wieku nie ma to wielkiego odniesienia do obecnej rzeczywistości. Chociaż można sobie wyobrazić, że podobne sytuacje mogą się w pewnych rodzinach czy w pewnych środowiskach przytrafić. Dla przeciętnego człowieka nie ma to chyba praktycznego znaczenia, ale jeżeli chodzi o walory artystyczne czy walory rzemiosła literackiego, no to jest to ciekawe. I to tyle refleksji na dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, cześć.